Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett. To kolejny materiał z gry Fallout 1 na silniku Fallouta 2, Fallout at 2. Jesteśmy z powrotem u Zaka, poza nagrywaniem sfarmiłem sobie trochę kasy, robiąc bardzo ładne szwindle na wymianie. Zresztą już tutaj widać, czym się handlowało z kolegą. Ewentualnie może zamiast tego weźmiemy, spróbujemy trochę... Chociaż nie, ja już nie mam miejsca na to. No właśnie. Prawdopodobnie przekroczyłem granicę dobrego smaku i będę musiał się obyć, bo 1000 tej amunicji mikrofuzyjnej to trochę dużo. Ale dzięki temu mamy na chwilę obecną 34 tysiące, więc mogę zapłacić Zakowi, żeby to zrobił. I miejmy nadzieję, że gościu ogarnie na ten temat. Teraz wracamy sobie z powrotem do warsztatów. Wychodzimy sobie do siedziby Bladesów, Blade Runnersów, hehe. Idziemy odwiedzić szefową, myślę. Bo z szefową jeszcze nie miałem okazji pogadać. A stoi tutaj taka... Jest przestrzały? Przysięgam, że słyszałem strzały, takie jakby ktoś parę razy z jakiegoś diglona palił. Serio, aż tak to spieprzyłem? Dając im okazję wyjść. Wow. I nie ma nawet opcji, żebym pogadał, ewentualnie czy mam jakiś zapis zanim powiedziałem o tym wszystkim. Teoretycznie mam, ale to poświęcę bardzo dużo wtedy. O. Dobra, wiecie co, to zapauzuję, albo inaczej, nie, najpierw muszę pociągnąć ten wątek, zapauzuję na walce z tymi Deathclawami. Okej, okay, czyli mamy tutaj cały jakiś sidequest, o którym nie wiemy. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie porozmawiałem z szefową. Dobra. No to, kurczę, cofamy się trochę w czasie. Prosiłbym o usunięcie się z drogi. Ja pierdzielę. I pomyśleć, że przez to, że odesłałem Gunrunnersów i dałem im wyjście, teraz będę musiał powtórzyć dokładnie całe to gówno. No ale dobra. Najmniej nie zabijemy matki tym razem, więc... Ojejku, to jeszcze jest przed zmianą uzbrojenia, ale jaja. On ma zdrowia dużo. W końcu to szpon śmierci, nie? Wiesz co, z tego może lepiej nie strzelać, z tego chociaż ci obrażenia wchodzą. Dobra, łeb urwany. Co ja tutaj w ogóle rozwijałem i co ja wybierałem? Już nie pamiętam. Wybierałem chyba ciche bieganie, nie? Ale ja nie mam już tutaj na trening. Dobra, wiecie co, to może zrobimy tak, że ja sobie teraz zrobię zapis na jedynce.
Czy tam dwójkę zobaczy, co zrobił John Garrett w przyszłości, bo nie pamiętam. Tak, pack rat, pick po... Aha, pick pocket, żeby kraść te... Dobra. Żeby kraść wszystkie ciężkie rzeczy. Że pick pocketik wjeżdża. No a tutaj, no to myślę, że nie ma jakiejś wielkiej filozofii. John Garrett na pewno wyrównałby, bo ma problemy z nierównymi liczbami. Że to jest coś, co by na pewno zrobił. No co, no doktora na pewno by nie ruszał, to co dalej by trapy rozwijał? Smalgansy by podbił, żeby z Bozara korzystać? Brzmi jak John Garrett, nie? Trochę jak John Garrett, no. No dobra, to na razie w takim wypadku... Ja pierdzielę i tyle kasy, żebym nienawidzę czasu cofania czas, ale dobra, nadpisujemy tę dobrą wersję świata i jedziemy do tej mniej optymistycznej. Na razie w takim wypadku nie czyścimy tego miejsca z Deathclawów. Dzień dobry. Idę pogadać z szefem. Padłowa, mam robotę. Ema Zachary, dasz mi zniżkę? Dobra, no to tak, pogadamy z tobą. Dobra, czyli na razie, znaczy nie, z Zakiem i tak mogę sobie pogadać, żeby go tutaj z tej kasy wziąć, płukać. Ja niestety ciągle jestem w czarnej D, jeśli chodzi o... Kurczę, 430 Steam Packów, w oryginale tyle się nie dało. No, ale dobra, nieważne. Tak później to od niego odzyskam, robiąc moje smaczy, łaczy, hibaczy wymiany. To jest amunicja bozarowa. Ale dobra, jeden zegarek na przykład mogę mu wcisnąć. Miałeś coś, co mi się podobało u ciebie w ekwipunku? Amunicję chyba do tego, do FN Fala. To jedyna rzecz, która do mnie krzyczała. Dobra. Ten zegarek jest warty bardzo dużo dla ciebie. Może być. Super. Później będziemy to wszystko lockpikować, w związku z tym, że teraz podjąłem dobrą opcję dialogową. Uchu, jupi, gareciarz. Może chcę pomóc dla kolegów. O, a ty co tu robisz? Znaczy wiem, że jesteś tu i... Piesek, uciekaj. Not even joking. No tu jak seryjki nie strzelisz, to będzie... Dzięki. Drobiazg, szefie. Jesteś w stanie trafić w oczy? Nie. Krocze? Miało być... Krocze, a tutaj monety smocze. Wow. Ten SMG w ogóle nie działa. Nie ten kaliber. Dobra, celuj w oczy, rozpuść go. Nie chcę trafić swojego szefa, nie? Już lepiej. Macie tu jeszcze jakieś devclawy? No mam nadzieję, że nie. Części do pompy. Pamiętam. Tu jakieś główienka. I teraz tak. A jest tutaj mama szpon. Która ma zajebistą celność i widoczność i w ogóle wszystko. Jestem w stanie jej strzelić teraz? No come on! 120, a ona ma... Jeszcze dwie stówki. Dogmit, uciekaj piesku, kochany. Tutaj formację bojową trzeba zacząć tworzyć, bo będzie nieciekawie. No i co? W głowę myślę, będziemy próbować trafiać, bo... Więcej się nie odważa. Ewentualnie jeden pocisk wycelował. Nie.
Ja pierdoczę, jak jednym strzałem możesz zmarnować cały magazynek? To przecież trzeba być jakimś ułomkiem. Dobra, bo to do nas idzie. My raczej tego nie ominiemy. Okej, nie ma znaczenia. Wychodzę z więzienia. Zestaw lockpicków, stun baton. Dobra. Więc ja sobie poczekam. Piesek jest świetny w gryzieniu jajek. Dobra, dawaj z tego digla. I po jajach. Ja nie chciałem pip, bo ja chciałem zakończyć ten wątek piękny. Dobra, więc jeśli wszystko zrobiłem poprawnie, to w ogóle rozwijamy tutaj jakiś super side questik. Ale tracimy, znaczy cofamy się w czasie, więc nie tracimy de facto dni, ale... Dobra, brachu. Pamiętasz mnie, to miłe. Dobra, no to najpierw wrócimy do downtown. Idziemy do szefowej powiedzieć, że zrobiłem co miałem zrobić. Masz swoje klameczki. Pobito. Okej, czyli ona się jeszcze na mnie nie obraziła. Very good, very good. Teraz wracamy do fortecy. Puszczaj mnie. Pajacu. No ale dobra, będę musiał mimo wszystko poczekać na to, aż ci się pojawi mamona, bo tak to nie ma biznesu. Gumiaki sobie wezmę. Nienawidzisz pracę? A co takiego w twojej pracy masz, że możesz tego nienawidzić, gościu? Stoisz sobie po środku świata dookoła 1000 spraw. O ty gnoju. Ponoć taki mam być pickpocketowy królico. Attenzione, pickpocket. Właśnie tak się czuję. Taki jest właśnie mój sneaking. Dobra. Walić to. Robimy ten sneak. Jak na 200 sneaka nie będę w stanie wziąć sneak czy kradzież. Wow, musisz. Steal. No, bo też na S z głównym kojarzyło. Jak nie będę w stanie robić teraz attenzione, pickpocket, no to nie wiem. No sorry, ale przepraszam bardzo. Excuse me, game, but what the hell? Jaki rzut kością muszę wykonać, żeby być w stanie zrobić attenzione pickpocket tak, żeby nikt tego nie zauważył? Walka to całe twoje życie. Moim życiem jest Damian. Z tego co pamiętam, ktoś miał po prostu taki tatuaż zrobiony, że walka to życie i walka to było imię tego gościa. I właśnie nie pamiętam, czy Adrian, czy Damian, czy co tam było napisane. Czep się koła, gościu. Dobra, Zaki. Możesz robić upgrade'y. Dobra, wy się nie powinniście odsunąć. Z tego co pamiętam, normalnie można było podejść do tego narożnika i robić rzeczy. I otwierać sobie skrzyneczki. No chyba, że to był jakiś magiczny błąd, który mi się wydarzył. Anyway, ja, żeby przehandlować cały swój sos, robiłem taką sztuczkę, że czekałem sobie do 6 rano. Wracałem z powrotem do fortecy.
kazałem gościowi palić wroty i robiłem swoje. No rzeczywiście, teraz się nie chcą ruszyć te łośki. Dobra, to ja teraz pauzuję, zarabiam sos i wrócimy do momentu, w którym byliśmy. No dobra, więc mam dla was mały, szybki update. Po tym jak dałem Zacharemu moje ciężko zarobione pieniądze i trochę powymieniałem się z nim jakimś różnym szajsem, udało mi się dostać od niego bardzo przystępną ofertę. W postaci Riot Shotguna, którego teraz dzierży tutaj Tycho. Także jakbym mógł go wam pokazać. Taki piękny sprzęt, który ma 10 naboi w magazynku. Strzela oczywiście typową śrutową amunicją. Tutaj nie ma żadnych jakichś takich podejrzanych, wiecie, innych broni, z którymi się tutaj trzeba liczyć. Nie ma żadnej jakiejś magicznej amunicji, że to jest na laser czy coś. Nie, zwykła strzelba, tylko zakładam, że lepsza od Widowmakera. No bo wygląda jak broń żywcem wyciągnięta z Fallouta drugiego. No wiadomo, że Fallout 2 to świeższa gra, więc musi być lepsza. A poza tym no to tutaj za dużo takich broni, za które bym się dał pokroić, nie widzę. I ewentualnie mógłbym ci jeden zegarek jeszcze tutaj wcisnąć. A dokupić z powrotem sobie na użytek własny tych moich ogniw. No i powiedziałbym, że ten deal wygląda na tyle dobrze, że go klepnę od razu. Zobaczę, jak tam wygląda mój udźwig. Nie wygląda źle, a jeszcze jak Tycho dostanie swój sprzęt, to w ogóle będzie zadowolony. Cały czas ma tam jeszcze zbroję bractwa i zwykły combat armor w zapasie, także tutaj nie mamy co narzekać, mimo to, że tych skrzynek nie opróżniliśmy, raczej szafek. W związku z tym, że planujemy tutaj zrobić jakąś ładną rewoltę, poszedłbym jeszcze na szybko zagadać do szefowej, tylko szefowa gdzieś wyparowała. Ty wiesz, gdzie jest szefowa, byku? Bo może wstrzeliła jej coś głupiego do głowy i poszła na audytum sama walczyć. No dobra, to lecimy do audytum. Możemy zrobić fast travelik. Macie mi coś ciekawego do powiedzenia? Chcielibyście, żebym odłożył broń? Nie ma takiej opcji. Mamy tutaj zejście do podziemi. Okej. Okay. Cherryman. On się ma, Cherrymanie. Fine, siemano. Okej, okay, nie masz kompletnie nic ciekawego w porównaniu do Gunrunnersów. 113 kapsli, chłopie, to ja ci nie wiem, te buty mogę wcisnąć gumowe za zero. Nie wiem, czy one są w ogóle do czegoś potrzebne. A czy ja czasami dwóch zestawów lockpicków nie powinienem mieć, że podniosłem sobie jakieś jedne? A zresztą teraz już jestem takim mistrzem, że proszę bardzo. Nie potrzebuję ich. A przy tym coś masz? No. Nic ciekawego. Dzięki za twój deal, za twoje jakieś tutaj usługi, ale idę sobie jarać szlugi. Tylko jakbym mógł wyjść, bo tutaj oczywiście moi towarzysze bardzo lubią blokować wszystkie możliwe przejścia i wyjścia. Dobra. Dzień dobry, regulator. Mieszkaniec. Można tu zejść? Można, okej, nie macie z tym żadnego problemu. Gdy wejdę. Fajne rzeczy. Torbę lekarską przygarnę, resztę zostawię. Tylko chciałbym skorzystać z drabiny. Dziękuję. Dobra, dziadzio, kim jesteś, panie dziadzio?
O, burmistrz. No, Blade'ci to nie wyglądają na takich, szczerze mówiąc, bym powiedział, że wbrew przeciwnie. No nie widziałem, żeby takie rzeczy robili. Głowę suki. What? Ej, halo! Co to miało być? Chłop po prostu sobie wziął, mu strzelił w łeb. Nie ma mowy, ja się tu ustawię. Dobra, skoro macie taki niecny plan, ja będę chyba trochę szybszy od was. Dobra, Dogmi, czy jesteś w stanie coś zrobić z tej perspektywy? Ty też nie jesteś. Ty też nie jesteś. Taiho, wyłaź. I twoją zasraną misją jest ochrona tutaj pana burmistrza. Jak to zrobisz, mnie to nie obchodzi. Okej, jesteś super. Chronić burmistrza za wszelką cenę. Kurde, burmistrz jaki... Hardcore się z niego zrobił. Gościu leżąc na ziemi gada gówno do burmistrza. Niezła próba, frajerze. Dobra. Burmistrz jest cały. Nie wierzę, że mi się to udało. Natomiast tutaj to się zaczynają dziać jakieś grube, ciężkie tematy. Ja nie wiem osobiście, kto jest zamieszany, kto jest synem kogo. Więc musimy się wydostać na ulicę i zacząć to wszystko czyścić. Pies, pilnuj pana burmistrza, zanim zrobi coś głupiego. A no tak, rozumiem, czyli ci zieloni w combat suitach to są moi ziomeczkowie z Blade'ów. No to nieźli regulatorzy, zaraz to ja ich kurna rozreguluję. Zwykli cywile, jak mniemam, ale coś się nie chcą przesunąć. To mi się bardzo nie podoba. O, to przepraszam, to jest jednak regulator. Jeszcze raz się upewnię, spójrz. Regulator, dziękuję za informację. Wszystko, czego chciałem wiedzieć. Możesz postrzelić Johna Garretta 10 tysięcy razy. Widzimy się w piekle? No nie wiem, Andrzejku. Nie wydaje mi się, koleżanko. A. Nie sięgniesz jej w ten sposób, Katia. No dobra, to poczekaj. Janek się tutaj, myślę, zaopiekuje nią. Nasz desperado.
Widzisz koleżankę? Aim for the head. Może nie widzisz. Body blokuj. Zaraz tu szybko gareciarz musi wjechać. Zaraz tu się zrobi taka rzeź. Dobra, inaczej, ja to... Nie można zapisywać w trakcie walki, to wiem, sam po sobie. Najpierw ogarnę, kto tutaj jest, powiedzmy, taki cywil, co z kim można pogadać, co z kim zrobić, bo mam wrażenie, że... musiałbym się gdzieś sensowniej ustawić, żeby tutaj porządek zrobić. Ewentualnie nawet mam pomysł, jak osłabić tych frajerów. Otóż zabierając im ich dobytek, zwłaszcza steampaki, myślę, że ułatwiłbym życie moim ludziom. Na co się gapię? Co tutaj masz? A dobra, przepraszam, ja ci dałem, to jest historia Maxona. Mój błąd. Oj. Już by się gra powiesiła? Tak, program Fallout 2 przestał działać, ale nie bójcie się. Na całe szczęście tutaj, dosłownie w sekundę, odzyskujemy cały progres. Dobra, zrobię z wami porządek, przysięgam wam. Też? O, jesteś skawem. Tak, jestem nowy. Okej, okay, Caleb, to jeszcze bym z tym łośkiem pogadał. Smithy. Okej, okay, to może Smithy'ego też chciałbym poznać jeszcze. Caleb czy Tyne? Zobaczmy. Nie no, Tyna znam, to jest ten z podziemi. Emik robi pociski, okej. Okay. Dobra, to teraz tylko muszę ich znaleźć, zanim tutaj rozpętam piekło. A zrobię to definitywnie, bo nie ma opcji, żebym pozwolił, żeby... regulatorzy się tutaj tak patrzyli. Chuck. Jesteś farmerem. Okej, okay, Tarot. Dziękuję. Jeszcze coś tam mi wyciągniesz z tego tarota? O, mamy plus do szczęścia dzięki temu, bo miałem na pewno 5, ustawiłem sobie na średnie, a teraz mamy podbite do 6. To jest miła niespodzianka. Dobra, kim jesteś? Samael. Da nam się wiedza ogólna, może w którymś kwestie się zapytają o to. Dobra, teraz ja bym cię przeprosił. Ja pierdzielę, no nie gadajcie, że mnie zblokowali. Won. Mamy tutaj masę ludzi ciężko pracujących w zbiorach. Jesteś Miles Morales, miło mi cię poznać. Jesteś chemikiem. Mam części do pompy, dobra. Czyż to są te? Ja je sprzedałem. Be right back. Puśćcie mnie. To są te części, co mu sprzedałem, prawda? I to nie są do pompy w tym.
Tak. Dobra, masz, słuchaj. Zarób sobie. Będziesz szczęśliwszy. Dzięki, brachu. Cru, no to jakbym tutaj zaczął robić rzeź bez zrobienia tego questa, to byłbym stratny. Także witam cię serdecznie, ponownie tutaj, towarzyszu. Tak, mam. Dobra, a co, on jest tutaj w podziemiach, ten Smithy? Nie, grzybki. Jakieś srogie grzyby tutaj są, naprawdę. Ja pierdzielę, nie chcę być w tym miejscu. Dobra, gdzie znajdę Smithiego, mi powiedzcie? Który to jest Smithy? Klej tam, łeb typie, nie będziesz mi mówił, na co mam patrzeć, a na co mam nie patrzeć. Gdzie jest Smithy? Where's me? Powiedz mi, gdzie go znajdę. Ty nie jesteś Smithy, ty jesteś Samael. Dobra, nie obchodzą mnie devklowy. W którym miejscu? No on potrzebuje jakiegoś warsztatu rusznikarskiego. Ty mógłbyś być takim Smithym trochę, nie? Wyglądasz mi na kogoś. Oczywiście. Pierdziele, ile ci to zajęło, typie. Całą noc. Okej, no to pójdziemy do pani Stapleton. Jednak do czegoś się nadaje. A ty, Smithy? Kurczę, to ja może nie chcę tutaj buntu robić? A pistolet plazmowy... Tylko tak, ja teraz w tej wersji świata nie kupiłem pistoletu plazmowego dla koleżanki, prawda? I to chciałem zrobić. I co, ze Smithy można tylko raz pogadać? Dopiero jak się ma jakiś sprzęt. Tak czy inaczej, dobrze by było podejść do fortecy, powiedzieć: daj mi pistolet plazmowy dla mojej koleżanki, bo z tym... A mikrofuzyjnym sobie jakoś koleżanka nie radzi. Dawaj mi tego bloka fuzyjnego, gdzie go masz? Plazma pistol. Jest. Ile dasz za torbę leczniczą? No niedużo. Wiele więcej niż się spodziewałem. Co tutaj byśmy mogli ci jeszcze wcisnąć? Wszystko co nie jest kapslami, hehe. Możemy zrobić taką sztuczkę. Pięknie. Teraz weźmiemy... O! I steampaki. Kasę. I teraz zobaczcie, dlaczego łamanie bartera jest takie ważne. Duży barter to źródło dużych pieniędzy. A to w konsekwencji źródło dobrych wymian. Teraz zobaczycie, oddam mu te... Właśnie, na jaki ty jesteś? Small energy cell, czyli nie na te. Czyli możemy na spokojnie, a na pewno nie 200. A tak z 4 myślę możemy oddać. Przyjąć z powrotem moje steampaki. Na pewno moją torbę medyczną.
Zegarka na pewno też nie wezmę, nie stać mnie na takie rzeczy, ale może jakąś... O, no i widzicie, ja zyskałem cały swój szpej. Teraz jesteś Ian, ty jesteś Jan, Gareth, ty jesteś moja koleżanka Katia. Katiuszo, mam dla ciebie pistolet. Ja go muszę trzymać jeszcze, jak zobaczymy, czy się kolega będzie chciał wymienić, ale jeśli będzie chciał, no to fajnie. Smitty, Smitty, proszę cię, powiedz, że na każdą broń plazmową reagujesz tak samo. Niestety nie. No trudno. W takim wypadku Katia będzie korzystała z tego, czego... Z tego, co mamy i w nosie. Tak już nie będzie. Tylko jak ja go mam wyposażonego, ciężko będzie się z nią podzielić, myślę. Ale jak już tak zrobimy, no to Katiuszka będzie tutaj miała wyposażenie godne plazmowego łowcy androidów. No i fajnie. U ciebie tutaj bez zmian, powiedziałbym nawet. Dobra, Milesie Morales, czyli teraz tak, wysyłasz mnie do pani Stapleton, zanim cokolwiek tutaj zrobię. Więc... aż do huba, kawałek drogi. Jesteśmy. Downtown, making my way downtown, walking fast, faces past and I'm home now. Pani Stapleton. Pierdziele, ile ja ci wrzuciłem tu rzeczy, proszę pani. Ale jak już tu jesteśmy, jaka jest godzina? Zaraz będą otwierać sklepy, to wiecie co? Myślę, że to jest sam raz moment, żeby jeszcze trochę kapselku pozbierać. Wiecie, jak to jest na tym pustkowiu. Po 40 minut dobija materiał, to wtedy jest gites. Czy ja naprawdę dzięki temu co 3 apeki strzelam tą moją ulepszoną plazmidową bronią? Fajnie. Dobra. Dawaj mi ten plazmowy pistolet i dawaj mi tego SMG-a. Nikt już nie będzie z tego gówna strzelać. Mówię poważnie. Wychodzimy ze zwykłych, standardowych naboi. Plazma jest teraz. Aż jeden kapsel se zostaw na pamiątkę. Okej, a czy mogę przy... Mogę przeczytać? Nie mogę, okej. Okay. Czyli to są książki bardzo fabularne. Biegiem. Speedrun do Beciny. No tylko jak wyjdę z Bozarem do jej sklepu, to po pierwsze się przeżegna, a po drugie powie, że nie robi ze mną interesów. To jest pancerz wersja zwykła. Wow, myślałem, że to już masz trójeczkę jakąś czy coś. Ale nie. Chociaż ona ma chyba trochę więcej kasy od tamtego ziona, więc zrobimy tak. Myślę, że to dobry deal, to nie widziałaś dobrych dealów, ale nie będę cię wyprowadzał z błędu. No właśnie, ty miałeś mniej, to nawet dobrze zrobiłem. Teraz jak tobie damy 12 naboi, aktualnie jeszcze jeden, mamy super fajną sytuację. A no jeszcze steampaki możemy dokupić. Powiedziałem, że możemy dokupić, to dokupujemy wszystkie, a nie. Będą na samej górze scrolluj, gareciarz. I torba lekarska, kiedy mogę mieć 10 tysięcy steampaków. Mapka i wracamy do Boneyardu. Ale przez ten kwadracik i przez ten. Pięknie. Adytum, jesteśmy. Dawno mnie tu nie było. Utwardzisz mi moją zbroję, brachu, i każdą z kolejnych, żeby wszyscy mieli. Okej.
Podoba mi się to. A czy mogę zrobić taką wymiankę? Dobra, to może najpierw się rozbierz. Porozmawiajmy na temat zdejmowania zbroi. Aha, bo ty nie dostaniesz tej zbroi od razu na siebie i dlatego klękniesz i dźwigniesz to. Dobra. Dobra, to mamy kolejną zbroję. Jestem przeciążony, ale wiem co robię. Rozbieraj się. Yes. Tajko, witam cię, mój American Psycho. Fajnie, że nie macie problemu ze zdejmowaniem zbroi. Jak tak zrobimy? Ja teraz nie mogę dźwigać. Faktycznie, dobra. Muszę to jakoś ugryźć, no co? Położę na siebie Power Armor. I od ciebie go teraz nie wytrajduję, nie? Chyba, że dam ci wszystkie moje Power Cell'e. Mam dla ciebie kolejny sprzęt, tak? Poproszę. Nie ma problemu. I teraz... Ty masz Hardened Combat, to zakładaj. Hardened Power Armor, dla ciebie też mam taki. A w międzyczasie oddaj mi całą moją amunicję, byłoby miło. Yes, yes, yes. Nie bądź taką miękką fają. Co jednak możesz dźwigać te zbroje bez problemu. Jednak nie są takie ciężkie. Okej, super. I każdy ma teraz wzmocniony pancerz. I ile on daje? Inwentory. 50 na normalne, 90% na lasery, 60% na... płomienie, 50% na plazmy, 60% na eksplozję. Myślę, że to całkiem sporo i bardzo dobrze, że to mamy. Ale teraz już prawdopodobnie nic więcej nie zrobią, nie? Wszyscy już jesteście zaopatrzeni, nie? Wzmocniony. Wzmocniony. I wzmocniony. Bardzo ładnie. Ty może tylko plazma rifle robisz, ale jak ona nie może rifle używać, to nie ma to sensu. Dobra, a ty scavengerko, o kim mi tu jeszcze możesz powiedzieć? Dobra, zrobiłem co się dało w tej miejscowości pięknej. W związku z powyższym poczekam, aż się te gnoje poustawiają gdzie indziej. Przejdę sobie. A my rozpoczniemy w kolejnym materiale rzeź w tym pięknym miejscu. Także dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, a tymczasem bywajcie.